Dzisiaj w Bukowiańskim Centrum Kultury odbyła się konferencja dotycząca świadomości kulturowej młodego pokolenia na Podhalu. Uczestnicy spotkania naukowego poruszali tematy szerszego wprowadzenia edukacji regionalnej w podhalańskich szkołach. Przetrwanie naszej wyjątkowej tradycji może zapewnić pamięć i dalsze jej kultywowanie. Większa świadomość i popularyzacja regionalizmu wśród młodzieży to podstawa do przetrwania góralszczyzny. Jest to także gwarancja zakorzenienia dumy z własnego pochodzenia, ale i wyeliminowanie wstydu często biorącego się z mieszkania w małej miejscowości. Naukowcy udowadniali, że Podhale to całość, w której każdy mieszkaniec jest równie ważnym elementem i tworzy naszą wyjątkową kulturę. A jak w praktyce wygląda sytuacja wśród dzieci i młodzieży? Dzieci i młodzież garnie się bardzo, zachęcamy ich różnymi wyjazdami. No i no pierwszy problem, jaki się spotykamy, wiadomo, że nie umią tańczyć, ale i mamy niewielki problem też z gwarą. Czasem przychodzą dzieci, które gadają po polsku, a my tą gwarę staramy się im przekazać. Na początku jest to trudne, bo różne skrzycenie, różne przekręcania, no ale potem z czasem udaje się to nabyć, że już gadają dzieci tak, jakby my po prostu chcieli. No ale to się liczy, że młodzieży i dzieci jest ogromna liczba. U nas w zespole jest 60 dzieci, także chwała Bogu, że jest ich dużo. Dużą rolę w podtrzymywaniu tradycji mają osoby dorosłe świadome swojego pochodzenia. To one mogą przekazywać młodszym pokoleniom, jak należy postępować, aby nasze dziedzictwo nigdy nie zanikło. Konferencja była także skierowana do placówek oświatowych i pracujących w nich nauczycieli. To oni są drugą linią edukacji po rodzicach, którzy często zniechęcają dzieci do posługiwania się gwarą czy bliższego spotkania z regionalną kulturą. Bukowina Tatrzańska to jedna z miejscowości, gdzie pamięć o tradycji zachowała się najbardziej. Powiem może więcej. Żyjemy tym, czym żyli nasi dziadowie, ojcowie, jeżeli właśnie chodzi o tradycję i kulturę. A skąd taka rzecz i tego rodzaju, no nie wiem, działanie? No po prostu dzięki temu, że i nasi dziadowie, i nasi ojcowie dbali o to, żebyśmy my wiedzieli, na czym polega kultura góralska, z czym jest i z jakimi elementami jest związana ta tradycja. No i naszym zadaniem jest to przekazać dalej, po to, żeby nasze dzieci, nasze wnuki po prostu też tą tradycją żyły, a dzisiejsze spotkanie to fantastyczny czas na to, żeby ująć to w bardzo konkretne ramy, pewne ramy takie systemowe, które no pozwolą temu żyć w sposób zorganizowany. Organizatorami bukowiańskiej konferencji byli małopolski kurator oświaty, prezes Związku Podhalan w Polsce i wójt gminy Bukowina Tatrzańska. Spotkanie prowadzili wiceprezes Związku Podhalan w Polsce dr Stanisława Trabunia-Staszel i dyrektor Bukowiańskiego Domu Ludowego Bartłomiej Koszarek. Konferencję naukową zaszczycili swoją obecnością m.in. profesor dr habilitowany Stanisław Chodorowicz, dr habilitowany Anna Mlekodaj, prezes Związku Podhalan Andrzej Skupień, wójt gminy Bukowina Tatrzańska Stanisław Łukaszczyk, senator Jan Hamerski, a także pani poseł Anna Paluch. Kultura podhalańska nie jest tylko historią, którą należy dalej przekazywać, jest także nauczycielem dla współczesnych pokoleń zarówno młodych, jak i tych, którzy od dawna z nią obcują. Wychowanie regionalne, jakby się wydawało niektórym, to nie ino śpiew, taniec, to co zespołów regionalnych. Te wartości są w środku całego przekazu kulturowego. I możemy tutaj szukać wartości i patriotyzmu, i religii. Bo przecież nasza kultura oparta jest o różne tradycje związane z obrzędowością religijną. To historia, geografia, przyroda, kultura, muzyka, taniec, bardzo dużo dziedzin, które są skupione właśnie w szerokim pojęciu edukacji regionalnej. Stąd nasza propozycja, ażeby o tych rzeczach można było oficjalnie mówić w szkołach, żebyśmy byli do tego przygotowani. Potrzebna jest praca ludzi, którzy zajmują się tym już w sposób naukowy. Dzisiejsza konferencja naukowa pokazuje, że dużo robi się w kierunku pielęgnowania i zachowywania naszej góralskiej tożsamości. Jak mówią organizatorzy, drogowskazem dla podejmowania działań są słowa Jana Pawła II. Pozostańcie wierni temu dziedzictwu. Uczyńcie je podstawą swojego wychowania.
Przekażcie je następnym pokoleniom.